Cześć. Dzisiaj, jak widać, na stole fajna wanna. Nie, to nie jest wanna. Myślę, że ci, którzy zajmują się serwisem RTV, wiedzą, co to jest. Na razie nie zdradzę. Zrobię tak zwany wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dwie godziny temu, może trzy, zadzwonił do mnie tata z informacją: Synu, ratuj. Telewizor nie działa. LCD, żeby być bardziej precyzyjnym. No więc wiem, że no, niestety dla rodziców telewizor jest bardzo ważnym elementem życia codziennego, no w związku z czym wsiadłem, wsiadłem w samochód i do nich pojechałem. Tata mówi, no to weź, weź synu napraw. Ja mówię, tato, e, dzisiaj współczesna elektronika to już nie ta, co była naście lat temu, że mając pudło Rezystorów, ileś tam podstawowych wartości kondensatorów, kilka układów scalonych, lutownicę i odsysacz i można było próbować u klienta naprawić telewizor. Dzisiaj, niestety, czasy się pozmieniały i owszem, ci, którzy pracują w serwisach autoryzowanych, mają dostęp do części zamiennych i oczywiście są w stanie pewne usterki na, na miejscu u klienta naprawić. Natomiast to zazwyczaj się kończy wymianą kompletnego podzespołu. Raczej nikt nie u klienta już nie dłubie elementów SMD czy BGA. Takich żeśmy dożyli czasu. No więc Tata był troszkę zdziwiony, że od razu mu powiedziałem, że nie ma szans, żeby jakiekolwiek uszkodzenie na miejscu naprawić. W związku z czym od razu zabieram telewizor, na szczęście jeszcze gdzieś jakiś tam malutki telewizor. Rodzice mieli więc na ekranie wielkości monitora komputerowego no będą musieli przez jakiś czas wytrzymać. Telewizor przywiozłem, no i tak jak widać, już został rozebrany. Za chwilę wam opowiem genezę uszkodzenia. Spróbujemy sobie sprawdzić, co jest uszkodzone. To znaczy, ja już wiem, co jest uszkodzone, ale pokażę wam, jak pewne rzeczy można zdiagnozować. Nie jestem specjalistą od napraw telewizorów ani monitorów LCD, w związku z czym wybaczcie mi, będę używał takiego prostego słownictwa, jak mi się pewne rzeczy wydają. I na przykładzie tego telewizora po raz kolejny Wam pokażę, że nie zawsze stricte używanie stricte fachowego w danym. W danej dziedzinie elektroniki e, słownictwa jest bardzo wymagane, mm. i też czasami nie trzeba mieć jakiegoś super, super ekstra doświadczenia, żeby można było próbować, znaczy doświadczenia w konkretnej dziedzinie elektroniki, może w ten sposób, żeby można było próbować naprawiać pewne w miarę proste usterki. E, tak więc e, tak jak powiedziałem, telewizora, to, telewizory to nie jest to, co naprawiam, dlatego że fizycznie nie mam ochoty gromadzić kolejnych pudeł części zamiennych, bo tak jak wspomniałem wcześniej, czasami trzeba coś podmienić, czasami trzeba coś mieć na wymianę, na płytę dawcę. Pokażę Wam kiedyś pod jednym z filmów, albo raczej umieszczę link do bardzo fajnego kanału. Anglojęzycznego, ale facet mówi bardzo czystym językiem angielskim. W prosty sposób opowiada o tym, co naprawia. Natomiast najczęściej jego naprawy to jest używanie omomierza plus trochę doświadczenia. Zawsze jak on to zaczyna e, mówić, zaczyna od inspekcji płyty urządzenia, żeby znaleźć rzeczy tak zwane oczywiste. No, i tych rzeczy oczywistych, bardzo często, powiedzmy, 80% uszkodzeń po inspekcji, no niestety tutaj już mikroskopowej, bo, uży, bo z reguły naprawia urządzenia wszelkiego rodzaju, gdzie niestety jest bardzo duża ilość elementów SMD, w zasadzie przewlekanych, to chyba nie kojarzę, żeby kiedykolwiek w jakimkolwiek filmie. Naprawiał coś, co, co ma jeszcze montaż przewlekany. Ok, wracając do tego dzisiejszego odcinka. Więc, tak w dwóch żołnierskich słowach opowiem Wam, jak ja próbuję czy próbowałem dojść do tego, co jest uszkodzone. Oczywiście, zaraz znajdzie się ktoś, kto się nie zgodzi. Natomiast, tak jak Wam wielokrotnie w każdym odcinku mówię. Ważny jest tak naprawdę skutek, czyli naprawienie urządzenia, urządzenia, bądź przynajmniej zlokalizowanie usterki, bo nie zawsze da się kupić części. Nie mówiąc już o schematach. Ok, więc telewizor Samsung 32 cale, tak jak Wam wcześniej powiedziałem. Treść obrazu w tych podczas tych mignięć podświetlenia była widoczna. Pierwsza rzecz, zasilacz. Po podpięciu się na płytę główną, zmiernikiem, napięcie stabilne jak drut. W związku z czym na tym etapie zasilacza wykluczyłem, co oczywiście nie znaczy o tym, że nie wrócimy do zasilacza. Natomiast kolejny, kolejny etap, no to właśnie tak jak ten kolega z tego anglojęzycznego kanału mówi, robimy inspekcję. Płyty głównej, to jest płyta główna od tego telewizora. no Płyty są już coraz mniejsze, z tyłu praktycznie już nie ma nic. Yy, I tak jak widzicie, jeśli się przyjrzycie tak na szybko, to tutaj nic takiego zdrożnego i dziwnego nie ma. Oczywiście w tym momencie kolega z tego kanału, yy, randomowo, jak to on mówi, sprawdziłby rezystancję kondensatorów. Yy, ceramicznych. Natomiast ja już mając powiedzmy, jakieś tam bardzo małe doświadczenie, z napraw, kiedyś tam kilka monitorów LCD naprawiłem, w związku z czym zacząłem się przyglądać części odpowiedzialnej za podświetlenie, i ta część odpowiedzialna za podświetlenie, to tak bardzo zaokrąglając jest tu. Na tym etapie poszukiwaniu sterki nie wnikałem. Czy to jest układ sterujący podświetleniem, to raczej nie sądzę. To też nie. Nieważne. Tak jak ja Wam zawsze opowiadam, na pewnych etapach napraw ja się nie skupiam nad poszukiwaniem i zastanawianiem się, jak w 100% które podzespoły działają i do czego służą, dla nas najważniejsze jest to, że tu jest łącze zasilania LED, tu jest prawdopodobnie dławik, nawet nie patrzyłem na opis. Jeden tranzystor i dioda e, szotkiego prawdopodobnie, e, w związku z czym, tak jak mówię, elementy powiedzmy że e, wykonawcze to jest ten obszar. Tak jak powiedziałem, nie wnikam w to, który z tych układów scalonych steruje tą gałęzią zasilania. Na tą chwilę jest to, tak, jakby, tak jak powiedziałem, nieistotne. Podłączyłem się na złącza miernikiem napięcia. No i to napięcie, bo to jest, tak jak powiedziałem, złącze od zasilania LED, pulsowało w rytm pojawiającego się błyskania, podświetlenia na tym elemencie tak jak wspomniałem prawdopodobnie to jest dławik, napięcie było w granicach 19V było bardzo stabilne, co w pewien sposób mnie przekonało, że jeszcze nie będę czepiał się zasilacza tego impulsowego, zewnętrznego, który Wam pokazywałem, te kondensatory, które tu widzicie przyznam szczerze, nie nie googlałem, ale mm, mogą to być kondensatory polimerowe. Jeśli to są kondensatory polimerowe, to one są bardzo dobrej jakości. Tak jak Wam powiedziałem, na tym etapie jeszcze nie, nie weryfikowałem, co to jest, bo nie ma takiej konieczności. Widzicie, cały czas nie ma takiej konieczności, więc jak będziemy szukać usterki, już powoli się zbliżamy do tego. Z doświadczenia i czytania postów różnych, e, czyli doświadczenia innych, tak naprawdę. Wiem, że niestety w dzisiejszych czasach coraz częściej e, szwankuje podświetlenie, coraz częściej padają diody LED w podświetleniu. W związku z czym, to tak naprawdę, jeśli tu się pojawia jakiekolwiek napięcie i ono jest w miarę sensowne, to nie ma co drążyć dalej tematu, jeśli chodzi o. Płytę główną, przetwornicę tego napięcia, tylko trzeba się przyjrzeć, niestety, podświetleniu. Tak jak widzicie, telewizor już został rozebrany i tak wygląda rozbebieszenie tego telewizora. Nie rozbierałem do tej pory nigdy podświetlenia. To był mój tak zwany pierwszy raz. Jestem mocno zdziwiony, ale pozytywnie, że udało się. Dosłownie w 5 minut rozebrać ten telewizor. Mam nadzieję tylko, że matryca, szyba matrycy nie zostanie uszkodzona, bo tego jeszcze nie wiem. Starałem się robić pewne rzeczy delikatne, delikatnie, natomiast okazuje się, że no warto byłoby mieć jednak taki stojak serwisowy, który by pomagał e, trzymać to wszystko w kupie, żeby to się nie rozpadło, rzeczywiście nie było jakiegoś naprężenia. Więc na tą chwilę dotarłem do takiego etapu. Powiedzmy, że ten element jest dyfuzorem, rozpraszaczem, jak zwał, tak zwał, tak jak powiedziałem, domena telewizorów to nie moja domena. Natomiast na pewno on rozprasza oświetlenie, więc nazwijmy go elementem rozpraszającym. Nie ma to większego znaczenia. Tak jak wspomniałem, ważne jest to, żeby pójść do celu. Ja już wiem. Co jest uszkodzone wy pewnie jeśli się przyjrzycie, to też już zauważycie. Jak widać, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diod w jednym pasku podświetlenia mamy dwa paski. Przewody od diod schodzą się do wspólnego gniazda. To gniazdo jest, łączy się z płytą główną, w związku z czym będziemy mieli uszkodzenie jednej. Kilku, a może wszystkich diod. No i teraz jak to zweryfikować? Diody z reguły w podświetleniu są, mówię z reguły, żeby ktoś się zaraz nie czepiał, napięciem zasilane około 3 V. I tutaj takim jednym z prostszych sposobów na sprawdzenie diod jest użycie miernika. W tak zwanym teście diody, ale są mierniki i mierniki, i sprawdźmy sobie, czy tym miernikiem będziemy w stanie zmierzyć te diody z ciekawości. Sprawdzimy to w dwojaki sposób. Przyznam się, że nigdy tego. O kurczę, co to. Nigdy tego nie sprawdzałem, jakie napięcie mój metek zdaje, tak jak widać 3,075, więc teoretycznie diody się powinny zaświecić. A sprawdźmy sobie brymen, jakie daje napięcie, co prawda brymen już krzyczy, że baterie mu się kończą, więc może nie do końca będzie to prawidłowy pomiar. No, niemniej jednak z ciekawości, no zobaczcie, brymen nawet daje więcej, 3,23 V ale Brymen nie ma podstawki, więc wygodniej mi będzie użyć sanwy. O, swoją drogą, to ta sanwa ma naprawdę kupę lat, powiem Wam szczerze i... i się sprawdziła, aczkolwiek już zaczynam czuć, że stety, niestety, ale już przełącznik przydałoby się rozebrać i wyczyścić. No dobra, więc teraz tak się zastanawiam, gdzie ostrość ustawić. Powiedzmy, że ustawię gdzieś tu ostrość. Będę tutaj używał. Nie wiem, czy wy będziecie widać. Widzieć. Raz, widzicie. Widzicie, nie widzicie. Teraz widać, świeci. Powiedzmy, że jedną listwę sobie w ten sposób sprawdzimy. No, świeci. No powiem Wam, że te elementy SMD są tak małej wielkości. Kwieci. Jedziemy kolejna. Nie wiem, nie wiem ile wy z tego widzicie, przepraszam, ale... Ale ja wam chcę tylko tak naprawdę pokazać metodę poszukiwań. Ja już wiem, co jest uszkodzone. Wy też już pewnie widzicie. No dobra, więc to jest jeden sposób. Ten sposób... To jest sposób... Przy użyciu testu diody, oczywiście, tak jak Wam wspomniałem, nie zawsze każdy miernik da wystarczające napięcie, żeby to rzeczywiście przetestować w sposób rzetelny, bo diody mogą być na wyższe napięcie, natomiast zawsze można oczywiście użyć czegoś takiego. Zasilacz laboratoryjny ustawiam go na 2,8 V napięcia. Ograniczenie prądowe ustawiłem na 100 mA powinno wystarczyć. Załączmy sobie go i pojedźmy w tą stronę, powiedzmy, że ostrość ustawię tu. A teraz muszę zmienić polaryzację, muszę przyjrzeć się. Zawsze sobie sprawdzam robiąc zwarcie na złączach, czy ograniczenie prądowe działa, działa. No zobaczcie, teraz to już na pewno widzicie, że diody świecą. I to bardzo jasno. Zaraz sobie sprawdzimy, ile tego prądu ciągną. No, tak jak widać, ta dioda niestety nie działa. Ja już sobie ją zaznaczyłem, bo tak jak Wam zawsze mówię, moja pamięć jest tak dobra jak krótka. I nie wiem, czy ostatnią będziecie widzieć. Okej. Okay. Przy okazji, dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, ile to ciągnie prądu, taka pojedyncza dioda. To możemy sobie, mi w sumie też się kiedyś to przyda. O, trzeba jeszcze ładnie zetknąć. No, zobaczcie, trochę więcej niż 100 mA. Napięcie przysiadło, to znaczy, że e, ciągnie troszkę więcej. Natomiast już nie będę zwiększał napięcia ani e, ograniczenia prądowego. Chodziło o pokazanie, jak można sobie znaleźć usterkę w prosty sposób. W prosty. <laughs> nie wszystko jest, nie wszystko zawsze i wszędzie jest proste. Natomiast, tak jak widać na załączonym obrazku, mimo że nie jestem specem od RTV, to w momencie, kiedy gdzieś tam się coś zobaczy, i logicznie pomyśli, to można próbować pewne rzeczy naprawić. W końcu to jest tylko kawałek elektroniki. Natomiast, oczywiście, schematów pewnie do tego nie ma. Tak więc, trzeba mieć troszkę doświadczenia w serwisie RTV. Podejrzewam, że ktoś, kto na co dzień naprawia telewizory, już po trzech minutach by wiedział, gdzie szukać. Natomiast, uwierzcie mi, że. Tak naprawdę pół godziny zajęło mi od momentu postawienia tutaj na tym stole telewizora do znalezienia usterki. No i teraz, co dalej? Pewnie wielu z Was się zastanawia. Przyznam szczerze, ja też się zastanawiam, co dalej, dlatego że ilu ludzi tyle zdań, jeśli chodzi o naprawę tego typu usterek? Na tych yy, diodach, bo prawdopodobnie tu są trzy diody. A może i nie. Nieważne. Mogą być trzy kolorowe i w sumie zaświecone trzy dadzą światło białe. Hmm. Dobre pytanie. Ale załóżmy, że albo są trzy białe diody, albo trzy RGB. Nie. Pytanie RGB. Jak się zaświecą naraz, jaki kolor dadzą? A będę musiał to sprawdzić. Widzicie? Przy okazji urodziło mi się hmm, pytanie. E, które muszę zweryfikować. No nieważne. W każdym razie, jak widać, element, na którym naklejony jest też powiedzmy ten rozpraszacz, czy dyfuzor, jak zwał, tak zwał. E, czyli te albo trzy diody, albo to jest jedna potrójna dioda. Nieważne. E, jest do wymiany. I teraz z tego, co gdzieś tam kiedyś widziałem, wyczytałem, zdania elektroników są podzielone. Jedni mówią tak, że jeśli diody dadzą się, dają się wymienić, wymieniamy pojedyncze diody, a najlepiej komplet w danym pasku. Drudzy z kolei mówią absolutnie nie wymieniać, nie kombinować żadnych diod. Trzeba zamówić oryginalny pasek, a najlepiej wszystkie wymienić naraz, dlatego że usterka może za chwilę powrócić. Teraz patrzyłem na Allegro i gdzieś tam na Eliksie, jeśli chodzi o cenę tego typu telewizorów. I tego typu telewizor można kupić już od 400 zł, 400, 500. 500 z hakiem to jest taka regularna cena. Ale kupić telewizor i za pół roku wymieniać, czy za rok to samo podświetlenie, no to nie do końca się to. Kalkuluję, w związku z czym teraz prośba do Was, drodzy widzowie, jeśli ktoś specjalizuje się w naprawach sprzętu RTV i wie, gdzie takie podświetlenie można zakupić, to poproszę o taką informację. Oczywiście, e, jeśli chodzi o serwisy autoryzowane, czyli w tym wypadku Samsunga, to z tego, co mi się gdzieś o uszy doobiło, to bardzo często. E, nie występują paski podświetlenia jako część zamienna, tylko dosyć często, szczególnie w tych tańszych telewizorach, wymienia się całą matrycę kompletną razem z tym podświetleniem, więc, jak to się mówi, gdzie ta ekologia, gdzie to dbanie o środowisko, jeśli pada element, który jest warty, nie wiem, tam 2 dolary i w tym momencie wymieniać matrycę bądź. Wiadomo, koszt matrycy czasami to jest 3 wartości telewizora, więc się nie opłaca. No i to wszystko tak trochę nie w tą stronę, według mnie, od wielu, wielu lat idzie, ale polityką się nie będę zajmował na tym kanale. Tutaj pokazuję Wam jak ja, powtarzam, jak ja szukam uszkodzeń. Eee, tak więc na pewno napiszę za chwilę post na elektrodzie. Tam jest taki fajny. Użytkownik, no, którego od czasu do czasu banują. Nazywa się chyba Lisek, jeśli dobrze kojarzę. To jest spec od monitorów. Facet, który ma przeogromną wiedzę i doświadczenie. Po prostu dla mnie to jest mistrz. Ale wbrew pozorom takich mistrzów nie lubi się i, i widzę to po, po tym, jak inni starają się liskowi dopiec. No to jest taka mentalność polska. A Lisek zawsze krótko i węzłowato odpowiada bardzo, bardzo treściwie, bez polewania wody, tak jak ja to robię. Szacunek, naprawdę dla mnie to jest naprawdę mistrz. Pamiętam go jeszcze ze starych czasów, jak byłem moderatorem. No, facet udziela się na elektrodzie pewnie z kilkanaście lat i naprawdę, no, to jest kopalnia wiedzy praktycznej przede wszystkim. Ok, wracając do tematu, napiszę na elektrodzie post, być może Lisek odpowie widzę tutaj na pasku QR kod za chwilę jak skończę kręcić ten materiał to zobaczę czy telefon ten QR kod odczyta i zobaczę gdzie mnie to przeniesie może się okazać jakimś cudem, że uda się kupić taką listwę jak zawsze powstanie, pozostaje dylemat czy wymienić obydwie, czy tylko jedną. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało cenowo, i w zależności od tego, trzeba będzie podjąć decyzję. Tak więc, w tym odcinku myślę, że to będzie wszystko. Pewnie jesteście ciekawi, jak się rozbierało tą matrycę, żeby dostać się do podświetlenia. Tak jak chyba wspomniałem wcześniej, byłem bardzo mocno zdziwiony, że nie było to większym problemem. Bardziej bałem się zdejmować, właśnie ten, powiedzmy, deflektor, rozpraszacz czy, czy, czy ten biały. Natomiast e, okazało się, że bo on tak tutaj fajnie wchodził za te diody i tak troszkę bałem się, bo nie wiedziałem, czy to jest klejone, mocowane, tam gdzieś tutaj jakiś pasek kleju był. E, no w każdym razie bez, bez szkód, bez zagięcia, bez zniszczenia się sztuka udała. Tak więc. E, Idę na górę, jak to się mówi, do laptopa i będę pisał post na elektrodzie. Może ktoś podpowie, gdzie to kupić. Chyba, że Wy wiecie, to napiszcie. Jak zawsze pod filmem będzie adres mailowy. Jedyne 24 minuty. Mam nadzieję, że komuś z Was się to przyda w przyszłości, a może nie, ale przynajmniej będziecie wiedzieli, jak starać się wyszukać uszkodzenie. Być może, tak jak powiedziałem, dla kogoś, kto siedzi w tym w RTV, to trywialne uszkodzenie i znalezienie jego to jest kwestia kilku minut. Natomiast, tak jak Wam powiedziałem, ja nie jestem specjalistą. Ja staram się używać głowy, mierników, oscyloskopów, choć, tak jak w tym przypadku widać było, wystarczył miernik, zasilacz laboratoryjny i trochę. Cierpliwości, żeby to wszystko rozebrać, ale tak jak powiedziałem, biorąc pod uwagę, że to jest mój pierwszy raz, to naprawdę poszło mega łatwo i dobrze. Oby tylko udało się naprawić, i oby przy składaniu matryca nie pękła, bo wszystko jest niestety możliwe. No ale jak to się mówi, jak się człowiek nie pośliznie czasami i nie zrobi jakiegoś błędu, to się nie nauczy. Lepiej się uczyć na swoim niż na sprzęcie klienta, szczególnie sprzęcie, który czasami jest wart, jak to się mówi, worek pieniędzy. I tym akcentem kończę ten odcinek. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!